Nowa Huta miała być miastem bez Boga i bez kościołów. To jest w zasadzie truizm, o którym wszyscy wiedzą, o którym się zawsze mówiło. I to, że Nowa Huta stała się normalnym miastem i normalną społecznością z kilkunastoma nowymi kościołami, zawdzięczamy przede wszystkim osobie kardynała Karola Wojtyły, później papieża Jana Pawła II. Ale ta prawda dotarła do mnie wtedy, kiedy zacząłem przygotowywać książkę poświęconą dziejom nowohuskiego kościoła i wtedy dotarłem do setek dokumentów i nagle zdałem sobie sprawę, jak ogromną rolę, jak ogromne znaczenie miała postać krakowskiego biskupa, metropolity, a później papieża dla rozwoju nowohuskiej społeczności i rozwoju kościoła w Nowej Hucie. Dzisiaj, gdy papież jest już w domu Ojca, przypominamy sobie i przeżywamy jeszcze raz to wszystko, co działo się w tygodniach czy dniach poprzedzających jego odejście. Obserwowaliśmy jego cierpienie, byliśmy razem z nim i dziękujemy Bogu za ten ogromny dar, jaki mieliśmy w osobie Ojca Świętego, który przecież budował tę nową hutę razem z nami na fundamencie krzyża. Ja wierzę, że w sercach mieszkańców Nowej Huty pozostanie na zawsze.
Próbujesz się podnosić, ale przychodzi to z trudem. A ci, którzy byli postawieni przy Tobie, zaczęli Cię podnosić. Ale nie było w tym delikatności. Stawiali Cię na nogi, szarpiąc, potęgując Twój ból. Dla Ciebie było najważniejsze, że już możesz iść dalej. Moi drodzy, jestem z wami codzienną modlitwą, codzienną troską i codzienną ufnością. Nieustannie zawierzam ten kraj, moją ojczyznę, to miasto, Nową Hutę, królowej polskiej korony. Świętemu Maksymilianowi leży mi na sercu dobro mojego narodu. Ufam, że to życzenie, które wyraziłem na początku mojej pielgrzymki, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, spełni się. No, muszę ruszać dalszą drogę. No, Bóg zapłać. Sercem zostaję z wami. Chociaż ruszam w dalszą drogę.